Mimo dosyć zaawansowanej pory, mam nadzieję, że będziecie mieli cierpliwość i z Bożym błogosławieństwem dzisiaj wsłuchamy się w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia i co chciałby nam powiedzieć. Wiem i zdaję sobie sprawę, moi drodzy, że jest wiele różnych spraw, o których można by wręcz nawet, o których powinniśmy mówić. I mówimy przy różnych okazjach. Przy okazji przypominam i zapraszam na piątkowe spotkania. Ci, którzy są systematycznie na tych spotkaniach, wiedzą, czy warto. Powiedzcie, zachęćcie, aby inni, którzy może też mogliby, a czasami wygodniej jest zostać w domu. Zachęcam i zapraszam, abyśmy w tych spotkaniach uczestniczyli. Dzisiaj, moi drodzy, na progu tego kolejnego odcinka czasu, jakim jest rok, kolejny rok, kolejna szansa, kolejna karta naszego życia. Dzisiaj chciałbym z wami przestudiować pewien zestaw tekstów Pisma Świętego. Zatytułowałem to trzy poziomy relacji człowieka z Bogiem lub trzy stopnie relacji człowieka z Bogiem. Różnie to można zatytułować. Ja dzisiaj chciałbym te wersety, te myśli skoncentrować i rozwinąć właśnie wokół relacji, wokół oceny, jakie są moje relacje z Bogiem, relacje na co dzień. Wyjściowym tekstem, który czytany był przed chwilą, jest werset z Księgi Objawienia z 17 rozdziału. Pamiętamy go, jeszcze raz go chcę przypomnieć, a później on będzie się przewijał i będzie taką osnową naszego studium. W 17 rozdziale Księgi Objawienia jest opisany ostatni konflikt pomiędzy barankiem, Panem Jezusem, a światem zbuntowanym, Babilonem, można powiedzieć. 17 rozdział Księgi Objawienia w ogóle jest rewelacyjnym rozdziałem, godnym uwagi i częstego studium. Ale od 12 do 14 wersetu ten fragment chcę przeczytać, bo on stanowi pewną taką całość w tym rozdziale. 10 rogów, czytam od 12 wersetu, 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu, będą oni walczyć z barankiem. Lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim, z barankiem, zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Nie chcę zajmować się dzisiaj symboliką tych 10 rogów, nie chcę zajmować się symboliką tego zwierzęcia. To odrębne studium. Dzisiaj skoncentrować się chcę na zwycięstwie Pana Jezusa i na udziale w tym zwycięstwie razem z Panem Jezusem ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Czy nie wystarczyłoby powiedzieć, że zwyciężą z barankiem ci, którzy są powołani? No, przypominamy sobie słowa Pana Jezusa, powołanych jest wielu, ale wybranych niewielu. A dlaczego? Jaka jest różnica pomiędzy powołaniem a wybraniem? Dobrze, jeśli już wybranych jest niewielu,
Czy nie wystarczyłoby powiedzieć, że z Nim, z Barankiem, zwyciężą ci, którzy są wybrani? Dlaczego jeszcze wierni? Dlaczego te trzy słowa są tutaj zestawione? To jest niezmiernie głębokie przesłanie w tym wersecie. Powołanie, wybór i wierność. Moi drodzy, skojarzyć chcę te słowa ze znanym fragmentem z Ewangelii Mateusza z rozdziału 11. Z jednym z wielu, ale jednym z najpiękniejszych zaproszeń, jakie wypowiedział Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi. Ewangelia Mateusza, rozdział 11 i wersety od 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Moi drodzy, te słowa znamy niektórzy z nas na pamięć. Ale tutaj ukryte są trzy poziomy relacji z Bogiem. Czasami mówię trzy sita. Jakież to? Oczywiście pierwszy poziom relacji, w jaki wchodzimy z Panem Bogiem, to jest odpowiedź na zaproszenie: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Moi drodzy, nie ma na tej ziemi człowieka, który nie byłby zmęczony. Nawet małe dzieci są już zmęczone. A więc to zaproszenie jest skierowane do ilu ludzi na świecie? Do wszystkich. I z innych wypowiedzi Pisma Świętego przypominamy sobie, że Pan Bóg pragnął by, to jest Jego pragnienie, Jego życzenie, żeby z tego zaproszenia skorzystali wszyscy. Ale rzeczywistość jest taka, że na to zaproszenie odpowiada tylko część ludzi. Nie chcę w tym momencie dokonywać podziału, czy większa część, czy mniejsza część. Odpowiada część ludzi. Moi drodzy, zaproszenie ma to do siebie, że stawia człowieka przed możliwością, przed iloma możliwościami? A nie ma trzech możliwości? Nie. Czterech? Nie. Zauważcie, zaproszenie daje człowiekowi alternatywne, tylko jedno z dwóch zaproszeń, jedno z dwóch możliwości. Przyjmie albo nie przyjmie. Niektórzy jeszcze mówią, można przyjąć, a nie przyjść. Ale to jest nieprzyjęcie zaproszenia. Bo nie chodzi o przyjęcie druczku, prawda, czy wysłuchanie. Zaproszenie można albo przyjąć, albo nie przyjąć. Kiedy Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, to albo można przyjść do Pana Jezusa, albo nie przyjść do Pana Jezusa. I do Pana Jezusa przychodziło, kiedy On chodził po ziemi, wielu ludzi. Ewangelie sprawozdają, niejednokrotnie używając słowa, że szły za Nim tłumy albo rzesze. Oni szli za Panem Jezusem. Oni przyszli do Niego, oni przychodzili do Niego. I wielu ludzi zadowala się nawiązaniem relacji tylko na tym poziomie przyjść do Pana Jezusa, posłuchać, co On mówi, ocenić, a jakże dobrze mówi, wspaniale, albo może no nie z wszystkim się zgadzam, co On mówi, no lub jeszcze jakieś inne opinie wypowiedzieć.
I wielu ludzi dzisiaj idących za Jezusem, również czytając Pismo Święte, różnie te słowa rozumie, z niektórymi się nawet nie zgadzają. Kiedyś w przypływie szczerości jeden z moich rozmówców powiedział mi, że z jedną rzeczą w Piśmie Świętym nie jest w stanie się zgodzić nigdy w życiu. Pytam, z jaką? Z tym, gdy Pan Jezus powiedział, jak cię ktoś uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. Nie, ja się z tym nie zgodzę. Czy ja mam być workiem do bicia? Nie, ja się z tym nie jestem w stanie zgodzić. No, różną pozycję można tutaj znaleźć wśród tych ludzi, którzy przyszli do Pana Jezusa. Ale teraz, moi drodzy, czyli to zaproszenie dzieli wszystkich ludzi na świecie na dwie nierówne połowy, jak ja to czasami mówię. Tylko na dwie części. Ci, którzy przyszli do Pana Jezusa i ci, którzy odrzucili to zaproszenie i nie przyszli do Pana Jezusa. Ale teraz do tych, którzy przyszli do Pana Jezusa, Pan Jezus przemawia dalej i mówi: weźcie jarzmo moje na siebie. O, co to? To nie, Panie Jezu. Żadnego jarzma ja na siebie brać nie chcę. Ba, co to jest jarzmo? Z czym kojarzy wam się jarzmo? Ciężka praca, ciężar. Moi drodzy, tak, na ogół jarzmo jest kojarzone z ciężarem, z ciężką pracą, z niewolą, ze związaniem, prawda? Ale zapominamy o pierwotnym i głębszym znaczeniu słowa jarzmo. Słowo jarzmo kojarzone jest z bardzo złą rzeczą, ze zniewoleniem, dlatego jarzmo trzeba zerwać. Jarzmo to jest niewola, to prawda. W takim znaczeniu słowo jarzmo również występuje. Ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że pierwotne znaczenie tego słowa jest bardzo pozytywnym słowem. Bo słowo jarzmo wywodzi się z rdzenia kojarzyć, czyli łączyć, wiązać. W jakim znaczeniu słowa jarzmo używa tego słowa Pan Jezus? Nie zapomnijmy, macie otwarte Biblię nad Ewangelii Mateusza, że Pan Jezus swoje jarzmo nie łączy z ciężarem. 30 werset. Ale Pan Jezus łączy swoje jarzmo z przyjemnością. Z czymś miłym. Jak to jarzmo z czymś miłym? Jarzmo to jest związek. W słownictwie technicznym, wśród części samochodowych, jest jedna część, która nazywa się jarzmo resora. Jako dawny mechanik samochodowy wiem i pamiętam jeszcze niektóre rzeczy. Jarzmo resora to jest pewne urządzenie, to są pewne elementy, które wiążą resor, urządzenie amortyzujące, z osią samochodu, aby kabina samochodu nie odczuwała tak dotkliwie wszystkich wstrząsów nierówności drogi. Ale to powiązanie tego elementu łagodzącego wstrząsy, resora, z osią samochodu nazywa się jarzmem, czyli urządzeniem wiążącym, urządzeniem spinającym. Jarzmo to związek. To związek. I teraz rzeczywiście związek może być dwojaki.
Związek może być albo przyjemny, miły. Kochani, przyjaźń jest też jarzmem. Więcej, małżeństwa są jarzmem. Ale my wiemy, że małżeństwa mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą być miłe, wspaniałe, szczęśliwe, albo mogą być dramatyczne, konfliktowe, nieszczęśliwe. Związek, gdy Pan Jezus mówi: przyjmijcie jarzmo moje, to inaczej mówi: zwiążcie się ze mną. Zwiążcie się ze mną. Wejdźcie ze mną w związek przyjaźni. W związek, który częstokroć jest porównywany do małżeństwa w Piśmie Świętym. Ja chcę wejść z wami w związek. Ale moi drodzy, istnieją różne związki. Niewolnictwo to też jest związek. Niewolnicy byli związani ze swoimi panami. A jakże? O takim związku za chwilę będę chciał również cośkolwiek powiedzieć. A więc, drogi bracie i siostro, czy przyjąłeś jarzmo Jezusa Chrystusa? Czy wszedłeś, czy weszłaś w związek z Nim? I teraz zauważmy, jest to drugi stopień relacji, albo drugie sito, które tą grupę, którzy przyszli do Pana Jezusa, odpowiedzieli na to pierwsze zaproszenie, znów dzieli na dwie części. Bo jedni zadowalają się tylko i wyłącznie tym, że przyszli do Pana Jezusa. I to im wystarcza. I mówią: ja chodzę za Panem Jezusem. Ja uwierzyłem w Pana Jezusa. Ja jestem z Panem Jezusem. Nie chcą wejść z Nim w związek. Tu otwiera się bardzo ważne pytanie. Co to znaczy wejść w związek z Panem Jezusem? Jak ocenić, czy ja jestem w związku? Bo Pan Jezus dzisiaj jest istotą niewidzialną. Łatwo jest ocenić i wejść w związek z osobą widzialną, z kimś widzialnym. Jak ocenić swój związek z kimś, kto jest niewidzialny? Ha. I to jest też problem z oceną. My mamy problem z oceną swojego związku, a co dopiero z oceną czyjegoś związku. Nie wdawajcie się, siostry i bracia, w ocenę czyjegoś związku z Panem Jezusem. Ale oceniajcie swój związek z Panem Jezusem. Czy jesteście w związku z Panem Jezusem? I jaki ten związek wasz z Panem Jezusem jest? A jakiż może być? No właśnie. Teraz mamy trzecie polecenie Pana Jezusa. Trzecie słowo. Skierowane już do tej jeszcze węższej formy, do tej węższej grupy. Uczcie się ode mnie. Moi drodzy, uczcie się ode mnie. Oj, Panie Jezu, za dużo chcesz ode mnie. Co to znaczy uczcie się ode mnie? Uczcie się ode mnie to znaczy naśladujcie mnie. To znaczy bądźcie takimi, jak ja jestem. Powołanie jest pierwszym stopniem nawiązania relacji z Panem Jezusem. Drugim stopniem jest wejście czy w związek, czyli przyjęcie jarzma, a ten drugi stopień to jest wybór. To jest wybór.
I dlatego w Piśmie Świętym znaleźć możemy, ja tylko niektóre fragmenty wskażę, niektóre wersety odczytamy za moment. Dlatego zwracam uwagę na to, że obu ludzi, którzy odpowiedzieli na powołanie, teraz muszą dokonać wyboru. I wiecie, co jest charakterystyczne, jeśli mówimy o wyborze? Z Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana w rozdziale 15 znajdziemy pewne słowo, które wymaga głębszego zastanowienia i głębszej relacji. Ewangelia Jana, rozdział 15. I tam przeczytamy od wersetu 14. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. I teraz w 16 wersecie jest bardzo ważne słowo. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Pan Jezus po coś wybiera. I gdy wybrał uczniów, to niektórzy powiedzieli, nie, nie, to jest za twarda mowa. Nie, nie, to nie my. Może inni, ale nie my. Nam wystarczy tylko chodzenie z Panem Jezusem. Nie wy mnie wybraliście. W wersecie 19 jeszcze przeczytamy takie słowa. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby was to, bo świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Ja was wybrałem. Ja was wybrałem. Moi drodzy, czasami w małżeństwie małżonków nazywa się wybrankami. Mąż mówi o swojej żonie, to jest moja wybranka. Ale wiecie, jest rzeczą niezmiernie ważną, że w małżeństwie wybór nie może być jednostronny. Tak to jest urządzone, że tym pierwszym, który dokonuje wyboru, jest mężczyzna. I tak to jest przyjęte, że to on jest tym inicjatorem. Kobieta, dziewczyna czeka, kiedy ten mężczyzna wybierze ją. Ona jego już gdzieś tam w sercu wybrała dawno, ale czeka, kiedy on ją wybierze. I pamiętajmy, mówiąc o zwykłej relacji w małżeństwie, jeśli nie spotka się wybór z dwóch stron, to małżeństwo nie będzie ani szczęśliwe, ani trwałe. Wybór to odpowiedzialność, którą się przyjmuje. Wybór to nie jest tylko na chwilę, żeby się pobawić i zostawić. Nie. Moi drodzy, i teraz rzecz trzecia. Powołanie. Spośród powołanych Bóg wybiera, uwaga, tych, którzy wybierają Jego. Tylko wtedy następuje przyjaźń.
Jeżeli wybierasz kogoś, żeby był twoim przyjacielem, ale on nie odpowie i nie wybierze ciebie, żebyś był ty jego przyjacielem, ta przyjaźń się nie ostoi. Dlatego Pan Jezus wybiera nas do przyjaźni. Wybiera nas do przyjaźni. I wybiera tych, którzy oni również wybierają Jego. I tak to jest, niestety, że ten wybór potrzebny jest z obydwu stron. Pan Jezus mówi, nie wyście mnie pierwsi wybrali, to ja was wybrałem. To ja was wybrałem. Ale teraz oczekuję, że wy wybierzecie Jego. I że będziecie z Nim w przyjaźni. Że będziecie z Nim w związku, który porównany jest do związku małżeńskiego. Tutaj wtrącę pewną dygresję tylko, że niektórzy ludzie wśród chrześcijan uważają, że to Bóg dokonuje wyboru i ludzkie tutaj wysiłki, zabiegi nie mają żadnego znaczenia. Że to Bóg jednych wybiera do zbawienia, a innych nie wybiera. To nie od człowieka zależy, kogo Bóg wybierze. Myślę, że rozumiemy Pismo Święte i zawarte w niej przesłanie, które wskazuje, że Pan Bóg szanuje wolną wolę człowieka. I to, co mówiliśmy na początku, On pragnie i On powołuje wszystkich. I On pragnie i pragną, by wybrać wszystkich, gdyby wszyscy Jego wybrali. Tak rozumiem Bożą miłość i tak rozumiem wolność, którą Bóg gwarantuje. Bo miłości nie da się rozkazać. Miłości nie da się narzucić i miłości nie da się wyegzekwować. Zgodzicie się ze mną? Dodam, miłości nie da się kupić za żadne skarby świata. Ja czasami używam dość mocnego słowa, miłość za pieniądze to prostytucja. Dlatego miłość, przyjaźń istnieją tylko w atmosferze absolutnej wolności i wyboru. Obustronnego wyboru. Dlatego ten wybór, moi drodzy, jest tak ważną rzeczą, abyśmy pamiętali, że chociaż Pan Jezus powiedział, nie wyście mnie wybrali, to znaczy nie wy wyszliście z inicjatywą, ale jeżeli Pan Bóg wybrał, a ty nie wybierzesz Jego, to wszystko się skończy. To nie wejdziesz w relację przyjaźni. To znaczy, że nie przyjąłeś jarzma Pana Jezusa na siebie. Że nie rozumiesz tego jarzma. Albo inaczej, że jarzmo rozumiesz tylko w kategoriach niewolnictwa. W kategoriach ciężaru, tak jak to najczęściej mówimy, co sami wyraziliście. Kiedy zapytałem, z czym kojarzycie jarzmo, to pierwsze skojarzenie jarzma przeciętnie wśród ludzi to jest niewola, ciężar, brzemię i tak dalej. Moi drodzy, Pan Jezus jarzmo ocenia w kategoriach przyjemności, a nie ciężaru. Pan Jezus rozgranicza ciężar, czyli obowiązki i mówi, i używa tutaj słowa brzemię, czyli jarzmo moje jest miłe, a brzemię
czyli obowiązki, ciężar, który na was nakładam, jest lekki, nie jest za ciężki. Ale chcę, żebyśmy zapamiętali, żebyście zapamiętali w swoim życiu, że słowo jarzmo użyte w Ewangelii Mateusza nie mówi o ciężarze, bo to jest brzemię, ale kiedy Pan Jezus używa słowa jarzmo, to mówi o związku, o relacjach, jakie zachodzą między Nim a drugim człowiekiem. Powołanych jest wielu. Wielu odpowiedziało na to zaproszenie, pójdźcie do mnie. Wybranych jest niewielu. Wybranych jest niewielu. To są ci, którzy wybierają Pana Jezusa i Pan Jezus wybiera ich. Ale teraz, moi drodzy, jest trzeci poziom relacji. Trzeci poziom relacji. Jakie to jarzmo jest? I chcę podkreślić z całą odpowiedzialnością słowa. Moi drodzy, jeżeli twoje relacje z Bogiem oparte są na posłuszeństwie Jego prawu, to jesteś w relacji niewolnika. Ja wiem, że niektórzy protestują, ale do przemyślenia pewne rzeczy chcę wam przekazać i przeczytać słowa apostoła Pawła z listu do Galacjan, słowa, które znacie. List do Galacjan, rozdział 4 i tam werset 1. List do Galacjan, rozdział 4, werset 1. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Bowiem, moi drodzy, niewolnik to jest ten, komu nie wolno. Czy Pan Bóg zabrania człowiekowi cokolwiek czynić? No przecież dał przykazania, nie będziesz kradł, nie cudzołóż. No ale ludzie to robią i Pan Bóg nie reaguje. Dlatego niektórzy wyciągają wniosek, że widocznie mu się to podoba. Albo nie ma. Albo go nie ma w ogóle. Bo Pan Bóg dał człowiekowi wolność i traktować chce ludzi nie jak dzieci, nie jak niewolników. Dlaczego dziecko nie różni się od niewolnika? Bo mamusia, tatuś, dziecku ma prawo, więcej ma obowiązek powiedzieć mu, nie wolno ci tego robić. I dziecko ma obowiązek być posłuszne swoim rodzicom i swoim dzieciom. Ale biorąc pod uwagę rzeczywistość, pamiętajmy, że mamusia może swojemu dziecku powiedzieć, nie wolno ci do pewnego wieku. A po przekroczeniu pewnego wieku już może mówić, nie wolno ci. I dziecko się uśmiechnie. I kończy się relacja. Przechodzi w inną. Czy wyobrażacie sobie, moi drodzy, małżeństwo oparte o relację posłuszeństwa? No, niektórzy mówią tak, pod warunkiem, że żona będzie posłuszna mężowi. I tak w niektórych małżeństwach to funkcjonuje. Wbrew, moi drodzy, wszelkim nieraz rozważaniom, niestety w wielu przypadkach kobiety są niewolnicami mężu. A z racji tej, że po pierwsze są słabsze, nie mają zbyt wielkiej szansy wywalczyć nic, a po drugie ze względu na powszechnie praktykowane pewne sprawy, no tak jest w społeczeństwie, w kulturach niektórych i tak dalej. Do dzisiejszego dnia w niektórych kulturach kobietę można sprzedać, kupić, wymienić i tak dalej. A więc, moi drodzy, Pan Bóg chce wejść
z człowiekiem w relacje przyjaźni, w relacje małżeńskie. A relacje małżeńskie, relacje przyjaźni oparte są nie o posłuszeństwo, lecz o wierność. Jaka jest różnica między wiernością a posłuszeństwem? Moi drodzy, między wiernością a posłuszeństwem, żeby to zilustrować, jest taka różnica, jak między kwiatem rozkwitniętym a pączkiem. Rozumiemy? Pączek to nie jest kwiat. Pączek to jest pączek. Z pączka rozkwita się kwiat. Ktoś napisał piękne słowa, o czym myśli dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka rozwija się w kwiat. Coś takiego, może troszkę zniekształciłem te słowa. Moi drodzy, posłuszeństwo jest pączkiem, z którego ma rozwinąć się wierność. I tutaj w tym temacie przeczytamy najwięcej fragmentów Pisma Świętego. Popatrzmy już na zarzut, jaki Pan Bóg miał przeciwko swojemu ludowi, jakie miał oczekiwania od ludzi w starożytności. Druga Księga Mojżeszowa, 34 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 30. Nie, tutaj wcześniej jeszcze w tym wersecie wzmianka jest nie tyle o ludziach, ile o relacji Boga, kiedy podkreśla on swoją relację. 34 rozdział, werset 6. Wtedy Pan przeszedł, werset 6. Wtedy Pan przeszedł obok niego, obok Mojżesza i zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Bogaty w łaskę i wierność. W piątej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, werset 20, to jest smutne słowo dotyczące właśnie sytuacji relacji między Bogiem a swoim ludem. I mówi, rzekł: zakryję przed nimi oblicze moje, zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. W pierwszej Księdze Kronik, może spójrzmy jeszcze na ten werset, pierwsza Księga Kronik, rozdział 10, i w rozdziale 10, werset 13, znajdziemy informację taką: tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Z powodu swojej niewierności. Moi drodzy, takich wersetów jest dziesiątki. Spójrzmy na Księgę Jozuego, rozdział 24, kiedy Jozue zaprzysięga lud izraelski. I tam w wersecie 14, czytamy apel, jaki kieruje do całego narodu. Mówi: oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Szczerze i wiernie. Spójrzmy na kilka wypowiedzi jeszcze innych. Psalm 37, werset
trzeci. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Dbaj o wierność. Otwórzmy Psalm 73. Otwórzmy Psalm 73. Werset 27. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracisz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Wierności. Spójrzmy na Księgę Przypowieści, rozdział 16, werset 6. Księga Przypowieści Salomona, werset 16, rozdział 16, werset 6. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Moi drodzy, gdy szukałem w Piśmie Świętym wersetów mówiących o wierności, zaskoczyła mnie jedna rzecz. Zaskoczyła mnie rzecz, ile jest wersetów mówiących o wierności Boga w stosunku do człowieka. O wierności Boga Paweł dodaje, nawet gdy człowiek jest, nie dochowuje wierności, Bóg dochowuje wierności. Będę opiewał łaskę Twoją i wierność Twoją. Wierność Twoja sięga niebios. Łaska i wierność Twoja. Wiecie, my często mówimy o miłości, ale tak z mojej obserwacji, na samego siebie w tej chwili też krytycznie spoglądam, że wiecie, ta cecha, wierność Boga jest jakby tak w cieniu. Nie jest ona powszechnie akcentowana, nie jest ona powszechnie eksponowana. Wierność Boga. Spróbujcie wyszukać w swoich Bibliach, dzisiaj mamy możliwość wyszukiwania w ułamku sekundy wszystkie wersety mówiące o wierności. Zauważycie, szczególnie w psalmach, jak psalmista opiewa wierność Boga, jak zachęca lud, zgromadzenie, aby wychwalać, aby opowiadać o wierności Boga. Moi drodzy, wierność, wierność. Spójrzmy na psalm teraz jeszcze 31. Wróćmy do Księgi Psalmów, 31. I tam werset 24. Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego. Pan strzeże wiernych, a wyniosłym odpłaca tak, jak zasługują. Spójrzmy teraz jeszcze na Księgę Izajasza, 26 rozdział. Księgę Izajasza, 26 rozdział i werset 2. Jest to hymn, który Izajasz zapisał, hymn ku czci zwycięzców. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Który dochowuje wierności. Spójrzmy, otwórzmy jeszcze Księgę Ozeasza ze Starego Testamentu. Księgę Ozeasza, rozdział 2, werset 22. Możemy przeczytać od 21, 21 i 22, gdzie Bóg mówi: i zaręczę Cię z sobą na wieki. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości, prawa, miłości i zmiłowania i zaręczę Cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana.
Takich wersetów moglibyśmy znaleźć dziesiątki. Może jeszcze odczytajmy z Księgi Daniela, z rozdziału 9, jak Daniel rozumiał sytuację swojego narodu, który znalazł się w tej ciężkiej niewoli babilońskiej. 9 rozdział to jest ta wstawiennicza modlitwa Daniela i tam werset 7 mówi tak: U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim, mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich, z powodu niewierności, jakiej dopuścili się przeciwko Tobie, czy wobec Ciebie. Kochani, wróćmy jeszcze do psalmu. Do psalmu 85. Psalm 85. I tam przeczytamy od 10 wersetu do 12. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Z ziemi wyrośnie wierność. To, czego Pan Bóg oczekuje od nas, moi drodzy. To tego, żebyśmy nie byli dziećmi, którym trzeba mówić nie wolno. Żebyśmy nie byli dziećmi, które trzeba trzymać za rączkę, którym trzeba mówić teraz wstań, teraz usiądź, teraz idź. Wszystko jak małemu dziecku. Pismo Święte mówi, że On pragnie, przypomnijmy sobie te słowa, niech one wybrzmią z listu do Efezjan. List do Efezjan, rozdział 4. I tutaj od wersetu 11 czytamy następujący fragment. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami. Po co? Aby przygotować kogo? Świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do pełni, do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest cel. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący nad bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, to jest Chrystusa. I dlatego, moi drodzy, wierność nie jest rozumiana w dzieciństwie, przez dziecko. Dziecko rozumie słowo posłuszeństwo. Ono ma być posłuszne i koniec. Mamusia powiedziała i dziecko ma słuchać. Ale Pan Bóg oczekuje od swoich dzieci, żeby z dziecinnego wieku i z dziecinnego zachowania i z dziecinnego sposobu myślenia dorastały, dojrzewały i rozumiały, czym jest wyższa wierność od posłuszeństwa. Dlatego Jan napisał, że baranek zwycięży wszystkich, którzy walczą przeciwko niemu, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim powołani, ale którzy nie pozostali na poziomie powołania. Wy, którzy poszli w tą głębszą relację, przyjęli jarzmo Chrystusa, weszli z Nim w związek, wybrani zostali i wybrali Chrystusa.
ale nie pozostali tylko na poziomie wyboru, ale poszli w trzecią relację, w trzeci poziom związku, uczyli się od Niego, czyli byli wierni. I kochani, tu nie miejcie mi za złe, że znów dotknę tego, co jest najdelikatniejsze. Jak wyglądają, bracia i siostry, wasze relacje w domach? Jak wyglądają wasze kontakty, mężowie z żonami, żony z mężami? To wy wiecie. Ja wiem, że tu zupełnie w innej sytuacji jest, gdy mąż i żona są jednakowo wierzący. Ja wiem, jakie macie trudności wy, siostry, które macie niewierzących mężów. Jakie macie wy trudności mężowie, którzy macie niewierzące żony, które wam przeszkadzają, które wam robią awantury, które was prowokują. Jedna siostra mówi, mój mąż co jakiś czas prowokuje mnie do tego, żebym ja wybuchła. I gdy ja wybuchnę, to on wtedy jest jak miód. Gdy osiągnie efekt, żeby mnie sprowokować do agresji, do wybuchu, gdy ja wtedy nie kontroluję siebie i potok słów i przekleństw wypowiem, on w tym momencie staje się jak anioł, bo osiągnął swój efekt. Prowokacja. Jak zachowujemy się my jako rodzice względem dzieci? Jakim tonem do nich mówimy? Czy jest to ton miłości? Podniesiony ton, krzyk, rozkaz. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest naśladowanie Pana Jezusa. Moi drodzy, łatwiej nam jest przyswoić sobie teologię. Łatwiej jest nam zapamiętać symbole prorocze. Ale gdy dotykamy tej naszej codzienności, ojej, nie tykaj. Najchętniej to się wszystko dzieje za zamkniętymi drzwiami i spuszczonymi kotarami, żeby nikt nie widział i nikt nie słyszał, co się w domu dzieje. A to jest twoje chrześcijaństwo. To jest twoja relacja z Chrystusem. To jest sprawdzian tego, czy ty jesteś Chrystusowi wierny. Ja nieraz to powtarzam i mówię, moi drodzy, to jest nasze życie. Łatwiej jest okazać cierpliwość ludziom obcym. Wybaczcie, otworzę swoje serce, powiem, moja żona mnie dzisiaj również słyszy. Nieraz mówi, wiesz, ty masz więcej cierpliwości do obcych, niżeli do mnie. Łatwiej nam okazać cierpliwość do obcych. Ale jak to jest w domu? A to nasze chrześcijaństwo, ta nasza wierność Chrystusowi. To jest, moi drodzy, codzienne życie. To nie jest tylko udział w kościele, w nabożeństwie. To jest ważne. To jest ważne. To jest bardzo ważne. Ale nie może się to tylko i wyłącznie ograniczyć. Nie jest to wskaźnikiem waszego chrześcijańskiego życia. Wskaźnikiem waszego chrześcijańskiego życia jest wasze, moje, nasze codzienne obcowanie. Bo uczniami Chrystusa, moi drodzy, jesteśmy cały czas. Uczniami Chrystusa jesteśmy każdego dnia. I tu okazuje się nasza wierność albo niewierność. Nasza miłość albo brak miłości. Nasza cierpliwość albo nasz brak cierpliwości. Ja jestem niespotykanie z cierpliwym człowiekiem, jak mnie nikt nie denerwuje. Nie ma bardziej cierpliwego człowieka. Moi drodzy, a gdy Pan Jezus to zaproszenie wypowiedział, to przy tej okazji powiedział właśnie do tych ludzi, którzy weszli z Nim w związek. Uczcie się ode mnie czego? Cichości i pokory. Cichość jest symbolem cierpliwości. Symbolem, synonimem. Cichość. Cichość. Mama mówi do swojej córeczki posprzątaj, ona nie reaguje. Drugi, trzeci raz, czwarty raz nie reaguje. W końcu sięga po argument. No ile razy mam ci mówić? I skutkuje. I na następny raz już nie szczępi sobie języka spokojną mową, tylko od razu sięga po
wysoki ton. Ale to nie jest Boży sposób. To nie jest dobry sposób. Niezależnie od tego, kochani, że mówicie, ale to dopiero skutkuje. To nie jest miłość. Cel nie uświęca środków. Nieważne, czy ty osiągniesz... Bardzo ważne jest, czy cel osiągniesz przy pomocy dobrych środków, miłości, czy obojętne ci jest, byle osiągnąć cel. Pan Jezus, gdyby chciał osiągnąć cel, krzyknąłby z wysokiego nieba, że ludzie by zadrżeli. Ale o Panu Jezusie jest powiedziane, On krzyku nie wyda, Jego głos nie będzie słyszany, podniesiony. Moi drodzy, to tylko pewne fragmenty. Potraktujcie to jako pewną inspirację. Wyszukajcie w swoich Bibliach wszystkie wersety, które mówią o powołaniu. Jest ich wiele. Wyszukajcie wszystkie wersety, które mówią o wybraniu, o wyborze. Wyszukajcie wszystkie wersety w swojej Biblii, które mówią o wierności Boga w stosunku do nas i o oczekiwaniu Boga z naszej strony również wierności. Posłuszeństwo jest relacją niewolnika. Posłuszeństwo jest relacją dziecka, które jeszcze nie dorosło do miłości i do odpowiedzialności. A Bóg nie chce, abyśmy wciąż byli dziećmi, ale oczekuje od nas tej dojrzałości, tej przyjaźni, relacji opartej na miłości, relacji opartej na wierności. Na wierności. Niech Bóg błogosławi, a Duch Święty niech przetłumaczy te słowa na język naszych potrzeb. Ja często to mówię, nie kończę kazania, ale przerywam tylko, ustępując miejsca boskiemu nauczycielowi. Śpiewaliśmy w pieśni Twoim, być o Zbawco, naucz mnie. Chcemy na koniec zaśpiewać pieśń, której słowa są przepiękne. Niechaj piękno Jezusa się we mnie lśni. To tak łatwo zaśpiewać. Piękna melodia. Ale moi drodzy, niechaj piękno Jezusa się w Tobie i we mnie lśni na co dzień. Tego On oczekuje, to jest Jego życzeniem. I On to chce osiągnąć, jeśli ja i Ty pozwolimy Mu na to. Amen. Amen.